Dzień dobry Państwu. Witam na spotkaniu z niezależnym, bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, Szymonem Hołownią. Oddaję głos Szymonowi. Dzień dobry. To jak głoszą plotki, ostatni dzień, kiedy spotykamy się w maseczkach, więc to dobra wiadomość, ale z tą epidemią koronawirusa, która męczy nas przecież od tylu tygodni, mamy nie tylko związane dobre wiadomości. Ta kwestia z maseczkami pewnie będzie przedmiotem naszej pogłębionej dyskusji jutro, bo trudno naprawdę nadążyć za rządem, który w momencie, w którym rośnie dramatycznie liczba zakażeń, mówi, że maseczki nie są potrzebne. Kiedy się stabilizuje, mówi, że właśnie trzeba obowiązkowo je nosić. Kiedy znowu rośnie, to znowu ich nie trzeba zakładać. Niestety ten chaos informacyjny dotyczy nie tylko takich kwestii jak maseczki. On dotyczy również kwestii naprawdę krytycznie ważnych, choćby takich jak kwestia bezrobocia związanego z koronawirusem. I dzisiaj nieprzypadkowo jesteśmy pod Ministerstwem Pracy, bo właśnie na ten problem chciałbym w całym tym natłoku politycznego bałaganu i trzecioligowych zastępczych tematów zwrócić uwagę. Wiecie Państwo wszyscy, że praca jest po pierwsze pod ochroną Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 24 wyraźnie o tym mówi. Praca to przecież nie tylko pieniądze, to też godność człowieka. A dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, jakiej w Polsce nie było od ponad 20 lat. Mieliśmy koszmar bezrobocia i wielu z nas, nasze rodziny doświadczały tego w latach 90. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku to był dramat, który wiązał wielu z nas ręce, które doprowadzał do naprawdę dramatycznych sytuacji. Oto mamy dane najgorsze od ponad 20 lat z GUS-u z marca tego roku, które mówią, że 150 tysięcy umów o pracę ubyło. 150 tysięcy miejsc pracy na umowę o pracę to nie liczba w Excelu. To 150 tysięcy osób, które straciły źródła utrzymywania swoich rodzin. To dramaty, które dzisiaj dzieją się nie tylko w Warszawie, na Wiejskiej, ale w wielu polskich miastach, we wsiach, w małych miejscowościach, gdzie ludzie zastanawiają się, co będzie dalej. I zdajecie sobie Państwo sprawę, że niektórzy z nich zostali jeszcze na jakimś wypowiedzeniu, że jeszcze przez chwilę będą mieli jakieś odprawy, ale to nie zmienia faktu, że od sierpnia, od lipca będą musieli zacząć funkcjonować na zasiłku dla bezrobotnych, będą musieli całe swoje życie układać od początku. Wiemy o 150 tysiącach bezrobotnych z powodu, znaczy przechodzących z umów o pracę na bezrobocie, ale nie wiemy kompletnie, jaka jest skala korona bezrobocia, jeżeli chodzi o osoby, które były zatrudnione na umowy zlecenie. A przecież takich było też mnóstwo. Rząd nie ma takich danych, nie chce ich podać, ale my z tych wszystkich listów, które dostajemy, a dostajemy ich cały czas, setki dziennie, na wszystkie staramy się odpowiadać, widzimy, że skala problemu jest olbrzymia i że rzeczywiście możemy zacząć mierzyć się pod koniec roku z bezrobociem wyrażanym nie nawet w setkach tysięcy, ale dobijającym miliona czy przekraczającym milion. O tych listach, o tych dramatach ludzkich, które ludzie nam powierzają, więcej powie Ada Porowska, moja doradczyni do spraw społecznych, ale też członkini Społecznej Rady przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Mam nadzieję, że kiedy zostanę prezydentem, pełnomocnik prezydenta do spraw osób wykluczonych. Ada, bardzo Cię proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 51% Polaków uważa, że ich sytuacja materialna w trakcie pandemii uległa pogorszeniu. To zdecydowanie więcej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Niestety ta sytuacja będzie się pogarszała właściwie każdego tygodnia. Ja wspieram osoby w kryzysie bezdomności od 15 lat. Znam dziesiątki, a można nawet powiedzieć setki historii. Nikt nie wybiera bezdomności, ale ona często zaczyna się w ten sam sposób. Najpierw utrata pracy, później oszczędności, brak wsparcia rodziny, czasem problemy zdrowotne, brak oparcia społecznego. Później miesiące kolejne, a czasem lata i utrata mieszkania. Potem już tylko tułaczka po kolejnych placówkach na terenie całej Polski. Czasem nocleg w parku na ławce, czasem na dworcu centralnym. Tak nie musi się stać, ale musimy pamiętać o tym, że tak może się stać. Organizacje pozarządowe pomagające osobom ubogim w całej Polsce apelują i mówią już o wzroście liczby osób korzystających z pomocy żywnościowej, o osobach, które dzwonią z prośbą o pomoc. Na maila pomocowego Szymona Hołowni przychodzi bardzo dużo wiadomości od żywych osób,
To nie liczby i statystyki piszą, to piszą żywi ludzie, którzy proszą o pomoc. Tak jak pani Tosia, 55-letnia kobieta z Ciechocinka, pracowała do tej pory w sklepie z pamiątkami, straciła pracę. Nie wie, co ma zrobić, bo ta praca to nie było tylko źródło dochodu. Ta praca to było jej wsparcie w depresji. Ta kobieta powinna w tej chwili już wiedzieć, gdzie udać się po pomoc. Ta kobieta powinna dostać szeroaspektową pomoc po to, żeby jej sytuacja się nie pogarszała, aby był to tylko chwilowy kryzys, a nie sytuacja, która zdeterminuje całe jej życie. My zapomnimy o pandemii, a ona za 3 lata może stać się osobą bezdomną. Wspieram Szymona Hołownię od początku jego kampanii, bo ja go znam od wielu lat i wiem, że do takich placówek jak moje schronisko dla osób bezdomnych na Ursusie, on przyjeżdża nie po fotografię z osobą ubogą, ale po to, żeby się dowiedzieć o problemach tych ludzi, aby poznać takie osoby jak ja, którzy potrafią znaleźć prawdziwe rozwiązania. A do państwa apeluję, abyście dopilnowali, aby politycy, tak jak Szymon, mówili o realnych problemach ludzi, o tym, co nas dotyka, wszystkich. Ja znam wielu ludzi też z mediów, którzy pracowali na umowach tak zwanych śmieciowych, zleceniach, dziełach, którzy też się obawiali wielokrotnie o swoją pracę, którzy nie mają opłacanych składek, którzy za jakiś czas mogą być w takim samym kryzysie, jak ci ludzie dzisiaj. Dziękuję ci, Szymon, za wsparcie. Dziękuję za mówienie o realnych problemach ludzi, o niewykluczaniu nikogo. Dziękuję bardzo. Adriana Porowska w tych poruszających słowach powiedziała po prostu, jak wygląda dzisiaj nasza rzeczywistość i co możemy z tym zrobić. Możemy po raz kolejny stać i krzyczeć, że apelujemy o wotum nieufności, o wotum zaufania, o to czy o tamto. My jesteśmy ludźmi od roboty. I idziemy do polityki po to, żeby robić robotę. Dlatego w sobotę uruchomiliśmy naszymi własnymi siłami, naszych wolontariuszy. Pierwszy taki w Polsce portal Pomocni Info, na którym każda osoba, która potrzebuje pomocy, bo straciła pracę, potrzebuje pomocy, bo znalazła się w kryzysie psychologicznym, bo ma problem z uzyskaniem alimentów, bo ma problem z korepetycjami dla dzieci w tej trudnej sytuacji edukacyjnej, może szukać pomocy. To 7 tysięcy zweryfikowanych przez naszych wolontariuszy miejsc, telefonów, adresów. Bardzo łatwo wchodząc na ten portal, jest się lokalizowanym, później wybiera się kategorię pomocy, konkretnie jakiej pomocy się potrzebuje i uzyskuje się pełną bazę teleadresową danych instytucji, osób prywatnych, organizacji pozarządowych, rządowych, które mogą w konkretnej sytuacji dramatu ludzkiego pomóc zrobić ten pierwszy krok. Mieć jakąś informację, dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, gdzie zadzwonić, gdzie wysłać maila. Czasami ta informacja to, czego najbardziej potrzeba w sytuacji, kiedy bezrobocie, kiedy dramat wybija nas z pantałyku kompletnie, kiedy zostajemy na lodzie. Ja jako kandydat na prezydenta naprawdę chcę coś realnego zrobić. My, ludzie, którzy razem idziemy w tym ruchu, chcemy zrobić, a nie tylko gadać o robieniu. Nie mamy jeszcze narzędzi państwowych, ale te, które mamy jako ludzie, jako obywatele, wykorzystamy. Pomocni Info działa od soboty. Będzie działać, niezależnie od tego, ile będzie trwała kampania i jakie będą nasze dalsze losy. To zostanie w Polsce na dobre. I mam nadzieję, że państwo też włączą się proces tworzenia tego portalu, wiedząc o jakichś instytucjach czy ludziach, którzy mogą pomóc materialnie, prawnie, finansowo, edukacyjnie, dorzucajcie ich do naszej bazy danych. Zweryfikujemy to i pomoc będzie łatwiejsza. Sytuacja jest dramatyczna, dlatego że jest tak dynamiczna i to w tę nie najlepszą stronę. Pamiętajcie państwo, że ci, tak jak powiedziałem, którzy dzisiaj stracili pracę z umów o pracę, przechodząc z umów o pracę, oni być może niektórzy z nich po odprawach i wypowiedzeniach kilkumiesięcznych zaczną odczuwać problemy tak naprawdę dopiero w sierpniu, ale wtedy też zacznie się druga fala zwolnień, związana z tym, że przecież postojowe i odroczenie danin to jest tylko kroplówka znieczulająca dla całego tego systemu. W momencie, w którym ona przestanie działać, a gospodarka nie ruszy tak jak powinna, będzie kolejna fala zwolnień. A kolejna, trzecia będzie pewnie na jesieni, pod koniec roku, kiedy te firmy, które dzisiaj wierząc w to, że będzie dobrze się otwierają, zetkną się z zupełnie innym modelem popytu. Z tym, że ludzie nie chcą tyle kupować w sytuacji, w której nie mają pieniędzy. A w usługach pracuje 60% Polaków. To może być dopiero dramat, z którym będziemy musieli się zmierzyć. I już dziś rząd, zamiast opowiadać dyrdymały, propagandę siać na wszelkie możliwe sposoby, powinien się zastanowić, jak działać przed szkodą, a nie robić kampanię wyborczą kandydatowi na prezydenta Andrzejowi Dudzie.
bo za chwilę ten dramat stanie się naprawdę udziałem wielu polskich rodzin. Co trzeba zrobić? Tak jak powiedziałem, robić co się może w trybie interwencyjnej pomocy. To robimy, tworząc ten portal Pomocni Info. Pokażcie mi partię polityczną, która taką inicjatywę podjęła. Pokażcie mi sztab wyborczy, który takie inicjatywy podjął. My uważamy, że jest to nasza odpowiedzialność jako obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Po drugie, trzeba jak najszybciej, mówię tu do rządu, podać pełne dane o skali bezrobocia, które jest w tej chwili w Polsce i o prognozach, które mówią nam, jak sytuacja będzie wyglądała w następnych miesiącach. Po kolejne, mówię o tym przecież od tylu tygodni, trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych na co najmniej pół roku w tej chwili do 2080 zł. Za 714 zł nie jest się w stanie utrzymać rodziny. I co jak co, ale na to państwo powinno znaleźć pieniądze. Jak najszybciej. Wyliczyliśmy to przecież w naszym minimum antykryzysowym. Pokazaliśmy, ile to kosztuje. Jesteśmy w stanie sobie na to jako państwo pozwolić. Dlaczego to jeszcze się nie dokonało? Dlaczego to nie dotyka jeszcze tych, którzy przeszli na bezrobocie w tej chwili? Rzecz szalenie ważna to wprowadzenie ulg podatkowych dla tych firm, które będą w tym momencie tworzyły miejsca pracy. To przedłużenie tych narzędzi wsparcia, które Polski Fundusz Rozwoju ma dla tych firm, które miejsca pracy chcą utrzymywać. Ale to też współpraca z samorządami, bo stworzenie opartej na realnych danych mapy polskiego bezrobocia z podziałem na regiony pokaże nam, gdzie to wsparcie jest najbardziej potrzebne, w jakich dziedzinach gospodarki potrzeba go najwięcej i pozwoli rządowi w celowy sposób wspierać te samorządy, które w tym akurat obszarze potrzebują więcej, a w inny sposób pomagać tym, które potrzebują mniej. Trzeba skończyć z tą chorą logiką tego rządu i tej władzy, braku zaufania do samorządów. Samorządy wiedzą najlepiej, jaka sytuacja jest u nich i w ochronie zdrowia, i na rynku pracy, i w edukacji, i w wielu innych obszarach. To jest ta rzeczywistość, która, jeżeli nie stanie się naszym udziałem w przeciągu najbliższych kilku tygodni, to pod koniec roku obudzimy się znowu z ręką w nocniku, mówiąc, że no cóż, znowu musimy być mądrzy po szkodzie. Znowu będziemy obserwowali premierów i prezydentów poprzebieranych w parawojskowe kurteczki, którzy będą jeździli i ratowali sytuację na miejscu, niczym przywódcy niektórych azjatyckich dyktatur, bo na miejscu wiadomo, że oko pańskie jest w stanie uzdrowić chorego, przywrócić pracę bezrobotnemu i zawrócić bieg rzek. Dzisiaj, tutaj, mając te narzędzia, które macie w Warszawie, działajcie, żebyście później nie musieli wyrabiać tych kilometrówek po kraju i udawać zbawców narodu, kiedy to już nikomu nie będzie potrzebne. Weźcie się do roboty, bo ludzie naprawdę mają dość waszych gierek i waszych przekładanek związanych z utrzymywaniem się przy korycie, a naprawdę zadają sobie pytanie, z czego będą żyli za miesiąc albo za dwa miesiące. To nie jest populizm, to jest czysta polityka. To właśnie tym polityka dzisiaj powinna się zajmować, a nie tymi przepychankami, które obserwujemy. Jeżeli polityka tym się nie zacznie zajmować, to zawsze będziemy żyli w kraju, w którym będziemy narzekali na tych innych, a nie będzie to nasz kraj. Ten, który rzeczywiście ma moc, dlatego że jesteśmy wspólnotą, pomóc tym, którzy dzisiaj znajdują się w problemie. Drodzy Państwo, znajdujemy się też w bardzo specyficznej sytuacji prawnej, ustrojowej. Wiecie Państwo, że dzisiaj prezydent Andrzej Duda powołał profesor Małgorzatę Manowską na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Ja mu otwarcie mówiłem już w sobotę, że jeżeli byłbym prezydentem Rzeczpospolitej, to już dzisiaj powołałbym na to stanowisko sędziego Włodzimierza Wróbla. I nikt nie powinien mieć do tego żadnych wątpliwości. Dlaczego nie powinien mieć? Dlatego, że sędzia Wróbel jest jedynym sędzią przedstawionym formalnie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Bo uzyskał większość jako jedyny podczas obrad tegoż zgromadzenia. Nominacja profesor Manowskiej to kolejny polityczny akt w wykonaniu Andrzeja Dudy, kolejny pomysł na to, jak domknąć system, bo my mamy tutaj układ domknięty. Widzicie Państwo policję, która zgarnia panią, która siedzi w pokojowym proteście przed Trójką. Widzicie prokuratorów, którzy jakoś nie są się w stanie zająć, sparaliżowani nie wiadomo czym, sprawami ministra Szumowskiego. Mamy teraz i Sąd Najwyższy, w którego pierwszym prezesem będzie wiceminister sprawiedliwości, zastępczyni Zbigniewa Ziobry z 2007 roku. A więc układ robi się układem domkniętym. Jak można zignorować wolę sędziów niezawisłego sądu, najważniejszego sądu w Polsce i dokonywać swoich własnych politycznych wyborów i politycznych kalkulacji? Z całym szacunkiem dla dorobku naukowego pani profesor Manowskiej uważam, że jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
zaraz po objęciu urzędu powinienem poprosić o wszystkie dokumenty związane z tą właśnie nominacją i poważnie ją zweryfikować, dlatego że wielość pytań proceduralnych, które się z nią wiążą, nie pozwala myśleć spokojnie o tym, co się dzisiaj w Polsce dokonało. Prezydent Duda po raz kolejny pokazał, że niestety nie jest prezydentem Polaków, jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości. I nie cofnie się przed niczym, żeby zamienić Rzeczpospolitą Polską w prywatne państwo Jarosława Kaczyńskiego i wszystkich wykonawców jego woli, bo przecież on do tych wykonawców jego woli się zalicza. To jest skandal, żeby 38-milionowy kraj i jego prezydenci, premierzy, ministrowie i sędziowie, prokuratorzy działali na pilot, który leży na biurku jednego człowieka przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Mam nadzieję, że sędziom Sądu Najwyższego wystarczy siły i wystarczy zapału i wiary i nadziei, żeby doczekać w Polsce wreszcie prezydentury, która będzie szanowała niezależność sądów i która będzie pilnowała, aby sądy znowu były świątynią prawa, a nie świątynkami Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Bardzo chciałbym, jeżeli spotkałbym pana posła Sobolewskiego, który łączy w sobie w fantastyczny sposób dwie funkcje. Po pierwsze pełnomocnika wyborczego, a po drugie kogoś, kto kombinuje przy prawie wyborczym, który ma sprzyjać jego kandydatowi, a więc jest to pełnomocnik jednego z zawodników, który jednocześnie próbuje wpływać na sędziego. Przypomnę tutaj, że był posłem sprawozdawcą ustawy zmieniającej sposób przeprowadzania wyborów prezydenta. Natomiast zapytałbym go, w jaki sposób do obowiązków prezydenta Rzeczpospolitej należy zakup truskawek na targu w Garwolinie. W jaki sposób do zadań prezydenta Rzeczpospolitej, które wiążą się wprost z wykonywaniem tego urzędu, służy ta cała podróż duszpasterska, którą prezydent Duda teraz odbywa po kraju, jako kandydat na prezydenta. Proszę więc nie ściemniać, mówiąc zupełnie wprost, pośle Sobolewski, bo wasz kandydat prowadzi kampanię dokładnie tak samo, jak prowadził ją wcześniej i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Druga kwestia. Jaki jest stan prawny, panie pośle Sobolewski? Pan jest prawnikiem, zdaje się. O ile ja dobrze pamiętam, to uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja, stwierdzająca, że zakończył się proces wyborczy w wyborach prezydenckich, nie została przez was Prawo i Sprawiedliwość opublikowana. A w związku z tym, że nie została opublikowana, nie stanowi prawa. A w związku z powyższym kampania trwa nadal. Tak czy nie, panie pośle Sobolewski? Po trzecie wreszcie, drogi panie pośle Sobolewski, prosta uwaga prostego obywatela Rzeczpospolitej. Jesteście akurat ostatnimi osobami, które mają prawo komukolwiek zwracać uwagę na cokolwiek związanego z przestrzeganiem prawa. Wy, którzy to prawo zdeptaliście, którzy je łamiecie, którzy gwałcicie wszystko, co zobaczycie, a co ma przed sobą paragraf, zaczynając od konstytucji, idąc przez prawo o zgromadzeniach, idąc przez wszystkie możliwe akty prawne, jakie w tym kraju są. To wyście nam odebrali możliwość głosowania 10 maja w uczciwych, rzetelnych i dobrze przygotowanych wyborach, więc teraz naprawdę nie opowiadajcie nam historii z cyklu ubrał się diabeł w ornat i ogonem nam przedzwoni, bo nikt tych waszych banialuk nie kupi. To tyle, jeżeli chodzi o mój adres do pana posła Sobolewskiego. Ale oczywiście. Oczywiście, to, że oni nie wydrukowali do tej pory tej ustawy, to jest element szantażu, który próbują wywrzeć na Senat, żeby Senat wypuścił tę ustawę jak najszybciej, żeby można było przeprowadzić wybory 28 czerwca. Więc jest to historia nie o dobru Rzeczpospolitej, tylko tak jak już wielokrotnie mówiłem, historia z cyklu złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Będą się tak trzymać i klinczować, aż któryś puści. Aż któryś zdecyduje się, że jednak już jest tak, że można to uzwolić. To jest jakaś paranoja, to są jakieś gry podwórkowe, jakichś chłopców, którzy się bawią. Przecież oczywiste jest to, że marszałek Witek już dawno powinna tę uchwałę opublikować, rozpisać wybory, wskazać ich termin, żebyśmy wiedzieli, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Ale to nie jest przecież pierwsza uchwała, której oni nie publikują. Do tej pory w kulturze prawnej Rzeczpospolitej to było nie do pomyślenia. Jeżeli jest wyrok sądu konstytucyjnego, jeżeli jest rozporządzenie, które wydaje organ taki jak Państwowa Komisja Wyborcza, to się je publikuje i się nie zastanawia. A oni nawet przy maszynach drukarskich próbują skręcić tę demokrację. To jest rzecz, która woła o pomstę do nieba. Ja chciałbym prezydentem zostać nie dlatego, że marzy mi się przeprowadzka do zabytkowej nieruchomości, tylko dlatego, żebyśmy nigdy więcej nie musieli takich rzeczy w Rzeczpospolitej oglądać. Żebyśmy mogli zajmować się wreszcie normalnymi sprawami, a nie tą dziecinadą, którą oni nam fundują. To jest po prostu skandal.
Kasperzyna, PNP24.pl. Chciałem spytać, jak pan ocenia weekendowe użycie siły przez policję wobec protestujących przedsiębiorców? Czy było uzasadnione? To była już, jeśli mnie pamięć nie myli, w ciągu 2 tygodni ostatnich, to była 4. taka siłowa akcja. W mojej ocenie to, co działo się i co oczywiście śledziłem w doniesieniach medialnych, było nadużyciem siły. I było nadużyciem też prawa, dlatego że to prawo o zgromadzeniach, jak dobrze o tym wiemy, prawo do zgromadzeń gwarantuje nam Konstytucja, artykuł 57. Jest wiele głosów prawników, że nie można tego sobie po prostu zmieniać ustnym czy pisemnym rozporządzeniem. Policja reaguje w mojej ocenie nieadekwatnie. Ci ludzie przyjeżdżają nie dlatego, że mają ochotę przejść się z krzykiem po trakcie królewskim, tylko dlatego, że naprawdę tracą źródła utrzymania, ich sytuacja staje się dramatyczna. I powinna ich w Warszawie witać nie policja, tylko rząd i prezydent Rzeczpospolitej, który powinien z nimi rozmawiać. A wytłumaczenia policji, które później słyszymy, o tym, że na przykład senator Bury przechodził koło radiowozu, sam do niego wsiadł, zasiedział się, a później, kiedy stwierdził, że już chce wyjść, to sobie po prostu wyszedł, no to jest po prostu znowu jakaś dziecinada. Jak wiadomo, każdy parlamentarzysta, każdy z nas, jak widzi radiowóz, to ma ochotę przysiąść sobie w nim na chwilę, a później sobie, jak już dojdzie do wniosku, że się nasiedział, to wyjść. Policja świadczy takie usługi. To jest bzdura. Policja jest wykorzystywana dzisiaj do celów politycznych i wielu policjantów to widzi. Proszę zwrócić uwagę na te masowe brania L4 w niektórych garnizonach, na to, że policjanci dzisiaj, my, z którymi rozmawiamy, oficerowie, podoficerowie policji, ale i szeregowi funkcjonariusze widzą, że stają się mięsem armatnim PiSu. Tak nie może być. Ci ludzie mają świadomość, że znowu stają się w mentalności ludzi, w wyobrażeniu społecznym, milicją. Polska policja pracowała 30 lat na to, żeby się odkleić od tego wizerunku, a teraz znowu ma być milicją, która będzie pałowała przeciwników władzy. Nieadekwatna reakcja. Minister spraw wewnętrznych powinien jak najszybciej na to zareagować. Takich scen nie powinniśmy już więcej na ulicach Warszawy i innych polskich miast oglądać. Dziękujemy państwu bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.